back to the game. Zaczynamy trzeci odcinek. Dzisiaj trening na stadionie, trening biegowy, kondycyjny. Jestem z Danielem, także jest to człowiek, który przygotowuje mnie fizycznie do tej walki. Jest Peter Quillin. Pete! Say hi to my Polish friends. What's up, Polish friends? How you doing? Most important, you told me to do up. Did you say that? Także tak, dzisiaj trening, tak jak mówiłem, kondycyjny, biegowy, sprinty, różne ćwiczenia, piłka lekarska, także pewnie dzisiaj taki troszeczkę bardziej kondycyjny trening. Jak co wtorku, jak co czwartku przyjeżdżamy tutaj, robimy tutaj trening. Później odpoczynek i trening bokserski, także idziemy na stadion, rozgrzeweczka i zaczynamy trening. Najpierw szybkie rozciąganko, stretching, dobry stretching, później rolowanie na rolerze i zaczynamy trening. Jesteśmy w Kalifornii, ale dzisiaj nie jest zbyt ciepło, jest ładna pogoda, jest może około jakich 15 stopni, może 14. W tamtym tygodniu mieliśmy naprawdę fajne dni po 25 stopni, dzisiaj jest troszkę chłodniej, dlatego do shorta lionik, czapeczka. Zaczęliśmy troszkę bardziej intensywnie, czyli długie sprinty, tak na 80%, 70%. No i co, gotowi do reszty treningu, zobaczymy co Daniel nam dzisiaj przygotował. Have more about strength, condition, like 2 hours workout. Yesterday we got a weight workout, like every Wednesday we got top one training, a weight workout. We run almost every day in the morning, we do track or we do hills or we run. Later in practice, the first part of camp is like more condition stuff, more weight. Then we go down and we got more boxing, sparrings, more boxing things. Then, right now it's like it's hard part of camp. But I'm a pretty good, sure I'm in a good shape, and I'm ready for the hard workouts. I know when I hard work, fight is much easier. Come on, just take it. Just take it. Come on, fast. Come on, faster. You can do it faster. Here is your final line. Come on, take it. Faster. Take the line. Czas na brzuchy i opalanko. Ale czapka musi być. Słoneczko nadchodzi. Zaczynamy. Zostało już naprawdę parę meczy. To jest końcówka, także mocno kibicujemy.
Mocno Legia, tylko zwycięstwo. Pozdrawiam.